Chwała Bogu. Chwała Bogu. Chciałbym, aby każdy z was dokończył w sercu swoim werset, który zaczyna się słowami: a ty, gdy idziesz do domu Bożego. Nastaw się na słuchanie. Tak. Nastaw się na słuchanie. I chciałbym zadać pytanie, żeby każdy z was odpowiedział przed sobą i przed Bogiem. Kto dzisiejszego dnia stał się wykonawcą tego słowa? A ty, gdy idziesz do domu Bożego, nastaw się na słuchanie. Oto chciałbym przeczytać dwa miejsca ze Słowa Bożego. Po pierwsze zapisane jest w pierwszej Księdze Królewskiej, 11 rozdziale. I werset 1 i 2. Pierwsza Księga Królewska, 11 rozdział, 1 i 2 werset. Król Salomon jednak oprócz córki Faraona kochał wiele obcych kobiet. Moabitki, Amonitki, Edomitki, Sydonitki i Chetytki spośród tych narodów, o których Pan powiedział synom Izraela: nie łączcie się z nimi i niech one nie łączą się z wami. Z pewnością bowiem skłonią wasze serca ku swoim bogom. Salomon przylgnął do nich miłością. I kolejna księga to jest Księga Rut. 1 rozdział. I będziemy czytać wybiórcze miejsca z tej księgi. Księga Rut, 1 rozdział i werset 4. Ci pojęli sobie za żony Moabitki. Jedna miała na imię Orfa, a druga Rut. Kolejne miejsce to jest 2 rozdział i werset 10. 2 rozdział i werset 10. Wtedy upadła na twarz i pokłoniła się aż do ziemi i powiedziała do niego: dlaczego znalazłam łaskę w twoich oczach, że zwracasz na mnie uwagę, choć jestem cudzoziemką? Boaz odpowiedział jej: dokładnie opowiedziano mi o wszystkim, co uczyniłaś dla swojej teściowej po śmierci swego męża i to, jak opuściłaś swojego ojca i swoją matkę oraz ziemię, w której się urodziłaś i przyszłaś do ludu, którego przedtem nie znałaś. Niech Pan wynagrodzi twój uczynek i niech będzie pełna twoja zapłata od Pana Boga Izraela, pod którego skrzydła przyszłaś się schronić. I ostatnie miejsce, to jest 4 rozdział, ostatni tej księgi, Księga Rut, 4 rozdział i od wersetu 9. Potem Boaz przemówił do starszych i całego ludu: dziś jesteście świadkami, że nabyłem z ręki Noemi wszystko, co należało do Elimelecha oraz wszystko, co należało do Kiliona i Machlona. Także Rut Moabitkę, żonę Machlona, nabyłem sobie za żonę, aby wzbudzić imię zmarłego na jego dziedzictwie, aby nie zginęło imię zmarłego wśród jego braci, ani z bramy jego miejsca. Wy jesteście dziś tego świadkami. I cały lud, który był w bramie miasta, oraz starsi powiedzieli: jesteśmy świadkami. Niech Pan sprawi, aby kobieta, która wchodzi do twojego domu, była jak Rachel i jak Lea, które zbudowały dom Izraela. Postępuj godnie w Efrata i zdobądź sobie imię w Betlejem. Niech twój dom poprzez potomstwo, które Pan da ci z tej młodej kobiety, będzie jak dom Faresa, którego Tamar urodziła Judzie. Boaz wziął więc sobie Rut i stała się jego żoną. A gdy z nią obcował, Pan sprawił, że poczęła i urodziła syna. I zanim przejdę do rozważania tych fragmentów Słowa Bożego, które przeczytaliśmy, chciałbym zwrócić uwagę najpierw na miejsce, które jest zapisane w Nowym Testamencie, kiedy Pan Jezus przyszedł do świątyni, a dokładnie do synagogi w Nazarecie, i kiedy poprosili go, aby wygłosił jakieś słowo i przeczytał zakon, on odczytał księgę z proroka Izajasza i później skomentował, mówiąc takie przedziwne słowa. I mówi: wiele było wdów za czasów Eliasza proroka, ale do żadnej z nich
Nie był on posłany, a tylko do wdowy w Sarepcie Sydońskiej. Mówiąc innymi słowami, do poganki, kogoś spoza narodu izraelskiego. Mówi, i wiele było trędowatych w Izraelu za czasów Elizeusza proroka, ale do żadnego z nich nie został posłany, a tylko do Naamana Syryjczyka. Mówiąc tymi samymi słowami, do nikogo z Izraela, ale do pogan. I oto widzimy, że Pan Jezus dwukrotnie używa tego samego sformułowania i mówi, wiele było. Wiele było wdów, wiele było trędowatych, ale w narodzie izraelskim żaden nie doznał oczyszczenia, uwolnienia i oswobodzenia, a wybrał Pan Bóg sobie ludzi z pogan, którzy na to, można powiedzieć, nijak nie zasługiwali. Oto nawet Nowy Testament w liście do Rzymian mówi, komu należą się obietnice. Biblia mówi, że obietnice należały się Izraelowi i jego potomstwu. Oto Pan Bóg złożył obietnice, zakon, prawo i złożył je dla narodu izraelskiego do żadnych ludzi czy narodów z pogan. A jednak, kiedy czytamy Biblię, widzimy, że często albo czasem, w zależności od historii albo od wydarzeń, które miały miejsce, Pan Bóg okazywał swoją łaskę nie dla narodu izraelskiego, ale okazywał ją dla pogan, mówiąc naszym językiem, ludzi, którzy na to w ogóle nie zasługiwali. Ale z jakiegoś powodu oni znaleźli łaskę w oczach Bożych. I przeczytaliśmy fragment, który mnie bardzo mocno zastanowił. I Biblia mówi, że Pan Bóg dał prawo, aby Izraelici nie łączyli się z Moabitami. I wyraźnie jest napisane w zakonie, nie będziecie łączyć się z nimi, albowiem oni na pewno odwrócą wasze serce ode mnie, to jest od Boga. I to przykazanie było przekazaniem świętym, przykazaniem zakonu i ono było dane dla Izraela. Nie będziecie łączyć się z Moabitami. Natomiast kiedy czytamy Księgę Rut, ta historia w ostatnim czasie, ona mnie zdziwiła wielce. Dlatego, że ta księga, ona nawet jest zatytułowana Rut. Kobieta, która nie pochodzi z Izraela. Kobieta, która jest Moabitką. Kobieta, co do której Pan Bóg powiedział, nie będziecie się z nimi łączyć. Nie będziecie mieli z nimi jakiejkolwiek społeczności, oddzielicie się od nich. A mimo tego, z jakiegoś powodu, ona nie tylko została włączona w poczet narodu izraelskiego, ale nawet Pan Bóg postanowił pozostawić dla nas księgę, która jest nazwana jej imieniem. I zacząłem się zastanawiać, co było takiego szczególnego w tej całej historii, w tej kobiecie, że ona dzisiaj pozostawiona jest dla nas jako przykład, jako pewien wzór do naśladowania. I oto kiedy przeczytalibyśmy tą całą historię, to ten fragment, który przeczytałem z drugiego rozdziału, a później z czwartego, nie będę jeszcze raz tego czytował, możemy przeczytać to sobie sami w domu, odświeżyć sobie te miejsca, to tutaj jest napisane, że to, co towarzyszyło Rut, to była pewna postawa jej serca. Ona w pewnym momencie mówi do swojej teściowej, do Noemi, że twój Bóg będzie moim Bogiem, a twój lud stanie się moim ludem i nie opuszczę ciebie ani na krok. I kiedy poszła pracować na pole Boaza, to jest napisane, że ludzie dokładnie opowiedzieli jemu, co ona uczyniła dla swojej teściowej. I jej postawa serca była taka, za którą Boaz ją pobłogosławił i błogosławili ją również inni. I Boaz mówi, niech ci wynagrodzi Pan za to, co uczyniłaś dla swojej teściowej. Za to, co zrobiłaś dla niej. Niech ci Pan Bóg wynagrodzi. I kiedy czytalibyśmy dalej, w jaki sposób ona przyszła do Boaza, poszła pomiędzy jego nogi, zrobiła to wszystko, o czym mówiła jej Noemi, znamy w większości doskonale tą historię, to tutaj jest napisane, że kiedy Boaz zawiera z nią związek małżeński i przyjmuje ją jako żonę, jest napisane, że cały lud i ci starsi izraelscy zaczęli błogosławić Rut Moabitkę. I mówili,
Niech się rozmnoży, niech się rozmnoży potomstwo z tej kobiety. Niech ona będzie, jak tutaj jest napisane w Słowie Bożym, niech będzie jak dom Faresa, którego Tamar urodziła Judzie. I inne błogosławieństwa, które oni zaczęli jej przekazywać. I kiedy zacząłem nad tym się zastanawiać, zacząłem rozmyślać na temat tej historii i zwróciłem uwagę na fragment, który jest zapisany w Nowym Testamencie na temat dwóch synów, których miał pewien ojciec. I my znamy doskonale tę historię. Jeden z nich wiernie pracuje w domu swojego ojca przez całe swoje życie. Ale drugi mówi: ojcze, daj mi majętność, która na mnie przypada, ja chcę odejść od ciebie, i napisane jest, że odchodzi. Ale po jakimś czasie, kiedy wraca, ojciec wydaje wielkie przyjęcie na jego cześć. Jest napisane, że była wielka radość, i kiedy przychodzi ten syn, on mówi: ojcze, mi przez całe moje życie nawet koziątka nie uraczyłeś, abym zabawił się z moimi przyjaciółmi. A ten twój syn był, zostawił ciebie, odszedł od ciebie daleko i dzisiejszego dnia ty wystawiłeś dla niego wielkie radość i wesele. Przyodziałeś go znowu w płaszcz, przydałeś na jego nogi znowu sandały, a na jego rękę dałeś pierścień. I oto ten ojciec, można mówiąc jakby tym przykładem, on mówi: twój syn był umarły, ale ożył. Zgubił się, ale się odnalazł. A ty zawsze byłeś w domu moim i trzeba było korzystać z tego wszystkiego. Ale ten syn, mówiąc innymi słowami, mówi: ojcze, ten syn twój młodszy, on nie zasługuje na to wszystko, co ty jemu dałeś. On nie powinien mieć tego błogosławieństwa, on nie powinien mieć teraz tej szaty, on nie powinien być przyodziany w ten pierścień, bo zobacz, co on robił wcześniej, jakim on był, jaka była jego historia. Dlaczego teraz jemu błogosławisz? Dlaczego teraz wyciągasz do niego swoją rękę? I kiedy przeczytałem tę historię i zestawiłem je w jedno, zobaczyłem i przypomniał mi się fragment, o którym jest napisane, że w każdym narodzie miły mu jest ten, który się go boi, sprawiedliwie postępuje, i że Pan Bóg nie ma względu na osobę. I pomyślałem sobie: bracia i siostry, bez względu na to, jaka była nasza historia, na ile myśmy szukali do dzisiejszego dnia Boga, na ile myśmy chodzili w Jego bliskości, na ile czytaliśmy Jego Słowo, na ile nam się dzisiejszego dnia należą obietnice Boże, to jest historia. Ważna jest postawa serca naszego, którą my dzisiejszego dnia będziemy mieli. Ja znam ludzi, którzy byli naznaczeni w Kościele, którzy wyłączyli za grzech, który popełnili, ale za postawę ich serca Pan Bóg przyjął ich jako synów, znowu przyłączył ich do Kościoła i dzisiaj oni są sługami Bożymi, których Pan Bóg używa i w darach Ducha Świętego. I chociaż ta przeszłość, która w nich była, ktoś by powiedział: im nie należy się nic dla sprawy Królestwa Bożego. Oni pozostawili Boga, oni odeszli od Niego, oni byli daleko, zostali wyłączeni z Kościoła, a ja całe życie jestem w Kościele, a mnie Pan Bóg tak nie używa. Ale bracia i siostry, liczy się postawa serca naszego. Oto jest pytanie: kto będzie jak Rut Moabitka? Ci, dla których nie było żadnych obietnic darowanych, tym, którym nic się nie należało w Izraelu, a jednak oni za swoją postawę zostali przyłączeni do Kościoła i pobłogosławieni, i od ich potomstwa przyszedł Jezus Chrystus na ziemię. I pomyślałem sobie, kim dzisiejszego dnia ja jestem. Nieważne, jaka przeszłość moja, może nieważne, kim ja byłem wcześniej, pytanie, jaka będzie moja postawa serca od dnia dzisiejszego i od tego, jaką ona będzie, taka będzie też moja przyszłość. Ona może być wylana błogosławieństwami Bożymi, ona może być wylana obietnicami Bożymi, albo może być tak, że całe życie będę w Kościele, ale Pan Bóg nie da na mnie, dla mnie nawet koźlątka, a ten, który był umarły, on ożył, ten, który zgubił się, on się odnalazł. I za postawę jego serca Pan Bóg dzisiaj będzie go wynagradzał. Bracia i siostry, to czas, aby szukać oblicza Bożego, aby mieć postawę jak Rut Moabitka, aby szukać Go całym swoim sercem, aby Pan Bóg mógł błogosławić mnie i ciebie i abyśmy byli od Niego błogosławieni. Amen.